W naszym kraju nie brakuje chińskich marketów. Myślę, że w każdym większym mieście będzie jeden takowy. Ciekawi mnie jednak, jak to jest za granicą. Czy w takiej Wielkiej Brytanii też mogą doświadczyć tego niesamowitego uczucia przeczesywania różnych towarów, których producenci myślą, iż licencja to jakiś rodzaj trującej rośliny? Jedno jest pewne. Cała nasza planeta posiada własny sklep z kraju taniego i sztyniącego plastiku. A jest to AliExpress. Tak jest. W końcu postanowiłem dołączyć do grona ludzi, którzy dokonali tam zakupu. Tak więc uroczyście, osobiście i zajebiście witam was w tym półokrągłym odcinku serii Cuda z Chińczyka. Jak się bawić, to się bawić. Postanowiłem zainwestować na ten produkt, który to znajduje się w tym oto opakowaniu. Słuchajcie tego. Postanowiłem zainwestować pokaźną sumkę, a mianowicie 392 grosze. Ale za to przesyłka wyniosła mnie aż 2,87 groszy. Strasznie drogo, no mówię wam. No po ile i czemu tak drogo? Czemu nie za darmo? Czemu mi za to nie dopłacają? Kurwa! Miało być w czerwcu, w sensie ta przesyłka miała dotrzeć. Przyszło w maju. No profit. Półtora miesiąca zaczekania to nie tak źle. No jak na coś, co jednak musi przebyć tak długą drogę. Okej. Okay. Co my tutaj mamy ciekawego? If undeliverable, return to jakiś adres. Sweden, Szwecja. Nie wiem. Może to adres producenta? Jakby ktoś planował napad na bardzo drogie rzeczy, no to już wie, gdzie szukać. Tutaj były moje dane, więc je ukryłem. I powiem wam, że planowałem dać na ten epizod inny przedmiot, ale jako iż zamówienie dotarło do mnie kilka dni temu, no to postanowiłem korzystać z okazji. Dobra, nie ma co zwlekać. Znaczy generalnie można by to było otworzyć tutaj, ale nie chce mi się wbabrać w odklejanie tego, więc po prostu będziemy robić rachuciachu. Proszę bardzo, po problemie. No, moi drodzy, czy wy jesteście na to gotowi? Czy jesteście gotowi na zobaczenie, ujrzenie wręcz tego, co jest w środku? Mam wrażenie, że nie. O ty kurde, jeszcze tutaj się, jeszcze stawia opór. Kochani, kochane, no to co? Co tu jest? 3, 2, 1! No co jak co? Ale ja myślałem, że to jest trochę większe mimo wszystko. Bo to wygląda trochę jak... Nie, to jest pierdnięcie komara w porównaniu do tego, co ja oczekiwałem. Chociaż z drugiej strony, jakby się tak na tym zastanowić, no to cena też jakaś super wysoka nie była. No więc ten... Okej. Zadajmy sobie ważne pytanie. Czy to śmierdzi? No czymś tam trochę capi. Gangesem raczej nie. Wiem, że Ganges jest w Indiach, nie trzeba mnie poprawiać. To był celowy żart. Była celowa, że tak powiem, zmiana. Nie wiem, co to jest za zapach. Trochę mi śmierdzi dymem. Dobra. Tak, zamówiłem sobie taki oto wisiorek z luną. Powiem tak, spodziewałem się, że będzie to gorszej jakości. Metal... No, jest to jakiś tam pewnie stop metali, nie wiem jaki. Jeśli jest tu jakiś kowal, to niech się odezwie. Myślałem, że to będzie jakaś, nie wiem, cyna, takie właśnie jakieś tanie łańcuszki, ale chyba niekoniecznie. Więc na razie jest całkiem okej. Więc tak, mamy tutaj taki płaski element, wzorzysty. Jakby na to nie patrzeć. A do tego mamy przód, który to jest otoczony jakimś, nie wiem, szkłem chyba? Powiem wam, że jak za taką cenę to nawet nie jest złe. Znaczy myślałem, że to będzie trochę większe mimo wszystko, tak jak już powiedziałem, ale w sumie... Hmm.
Co mogę o tym powiedzieć? No, nie wygląda źle w sumie. Wygląda nawet ładnie. Wiecie co, przyjrzę się trochę temu przedmiotowi tak z bliska. Nie wiem, no. Nawet okej. Okay. Materiał nie jest chyba jakiś koszmarny. Wykonanie, no myślę, że jest dobre. Zgodność z tym, co było pokazywane na stronie, też chyba nie można zarzucić oszustwa. Mogłem przeczytać, jakie to są wymiary, no ale dobra, to mój błąd w sumie. Powiem wam, pierwszy zakup na AliExpress i jestem zadowolony w sumie. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć o takim przedmiocie. Wiem, co mogę powiedzieć. Potrzebuje on nazwy. Ten artefakt potrzebuje nazwy. Kurczę, zobaczcie, jakie to jest malutkie, patrzcie. Porównajcie sobie z moją dłonią. Znaczy, też mam w miarę dużą rękę, więc to nie jest też tak adekwatne. Nieważne, dobra. Więc tak. Ochrzczę ten artefakt i będzie on znany jako medalion siostry nocy. Tak, to jest całkiem spoko. No dobra, ale coś czuję, że chcielibyście zobaczyć, jak ja w tym wyglądam. No, czy dam wam tę szansę? No jako, że mamy ten swoisty jubileusz, no to trochę głupio by było nie pokazać siebie z tym oto cackiem. No, co jak co, ale już czuję, że ten medalion dodaje mi tak plus 10 lunarnej mocy. Myślę, że wyglądam bardzo dostojnie. Także pierwsze koty za płoty. Kto wie, może kiedyś jeszcze coś kupię na AliExpress. Nie wykluczam tego. No, a z tym oto artefaktem będzie mi znacznie łatwiej tępić solarnych heretyków.